Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Portret księgowych. Zapracowani, ale usatysfakcjonowani. Myślę, że to jest pierwsze tego rodzaju duże badanie w Polsce przeprowadzone w ogóle. A portret ponad 500 000 osób, które zajmują się księgowością zawodowo, jest nie do przecenienia przez wszystkich uczestników rynku. Nawet jeśli nie wszyscy odpowiadali, bo przecież nie wszyscy odpowiadali, to ta próba jest na tyle duża, że pewnie mówi prawdę, nawet jeśli nie całą, o tym, czego księgowi potrzebują, co ich boli, co ich cieszy, co im w pracy przeszkadza. Problem z przepisami jako kłopot wskazuje większość uczestników życia gospodarczego, więc tutaj bym się nie dziwił. To przykro, że tak jest, ale nie dziwiłbym się. Jeśli chodzi o pozostałe miejsca, to one są już bardziej może zaskakujące albo nieprzewidywalne. Trudno było je przewidywać, natomiast to, że 10% uważa, że naciski na zachowania nieetyczne są problemem, no to jest na pewno interesująca wiadomość. Myślę, że na pewno mogą zobaczyć, czy to, co ich gnębi, cieszy, to jest odczucie całego środowiska, czy to jest tylko ich przeświadczenie. Mogą zobaczyć, czy problemy, które oni mają, są problemami dotykającymi szerszej liczby osób. Jeśli tak by było, no to jest prosta droga do tego, żeby wspólnie pracować nad ich rozwiązaniem. Myślę, że to jest główna korzyść. Premiera raportu Portret Księgowych już 9 czerwca.